Jest 21. program Polskiego Radia. Latem 2013 roku Polskie Radio ogłosiło przetarg na dostawę głośników kontrolnych do swoich studiów i reżyserek. Głośniki KRK oraz IF Audio, które Audiotech ma w swojej ofercie jako wyłączny dystrybutor na Polskę, spełniały parametry zapisane w SIPS-ie, dlatego przedstawiliśmy naszą ofertę. Po przeprowadzeniu oceny technicznej, w której nasze głośniki osiągnęły maksymalną ilość punktów, zaproponowana przez nas oferta została zaakceptowana i wybrana jako najkorzystniejsza i najlepsza dla Polskiego Radia. Ostatecznym kryterium, które pozwoliło wybrać zwycięzcę przetargu na dostarczanie monitorów do Polskiego Radia, był tak zwany ślepy test monitorów, czyli w przyciemnionym pomieszczeniu grono specjalistów, realizatorów dźwięku, specjalna powołana komisja do tego celu odsłuchiwała przez dłuższy czas różnego rodzaju gatunki muzyczne, wybrane utwory na różnych markach monitorów. Po długich i burzliwych rozmowach, ale spójną decyzją zostały wybrane dwie marki z naszej dystrybucji, było to IF Audio i KRK. Wybór przez komisję z Polskiego Radia monitorów marki IF Audio oraz KRK z dystrybucji firmy Audiotech świadczy o wyborze monitorów o najwyższej jakości dźwięku. Dostarczone w ramach przetargu monitory pracują w kilkunastu studiach na terenie Polskiego Radia. Wyposażone zostało w nią całkowicie studio, dwa studio oraz reżyserka programu Drugiego Polskiego Radia, reżyserka programu Czwartego Polskiego Radia, reżyserka studia koncertowego Szpilmana oraz bardzo wiele innych pomieszczeń, które trudno było wymienić. Znajdujemy się w pomieszczeniu R1. Jest to reżysernia studia Władysława Szpilmana. Jest to jedno z kilku studiów Polskiego Radia, w którym poza realizacją muzyczną możliwa jest również realizacja obrazu. Na potrzeby realizacji obrazu, wbrew pozorom, bardzo istotne jest to, aby było właściwie przygotowane odsłuchy akustyczne. Jedną z cech charakterystycznych odsłuchów w takich pomieszczeniach, w których realizowany jest obraz, jest to, aby monitory były monitorami bliskiego pola. Dlaczego odsłuch jest bardzo istotny dla realizatora wizji? Ponieważ realizator wizji pracuje nie tylko oczami, nie tylko zmysł wzroku jest zaangażowany, ale bardzo istotny jest również zmysł słuchu. Jedną z cech szczególnych takiego pomieszczenia jest liczba monitorów dźwiękowych. Pomimo, że pomieszczenie jest stosunkowo niewielkie, to takich monitorów musi być zainstalowanych kilka. Ze względu na to, że jest ich większa liczba, muszą to być oczywiście monitory bliskiego pola. Dlaczego takich monitorów zainstalowanych jest kilka, wynika z tego, że każde ze stanowisk powinno mieć najlepszą jakość odbioru tego dźwięku, w związku z tym każdy ze stanowisk posiada własny zestaw monitorów. Monitor studyjny IF Audio SC204 to klasyczna konstrukcja dwudrożna monitora bliskiego pola. Jego budowa charakteryzuje się przede wszystkim specyficzną budową głośników, ponieważ głośnik wysokotonowy to głośnik wstęgowy. Konstrukcja, którą wymyślił główny założyciel i konstruktor firmy Roland Stanz. I głośnik niskotonowy o średnicy 4 cali to głośnik zbudowany w oparciu o technologię Silvercon. Konstrukcja nazwana konstrukcją o charakterystyce plastra miodu, pokryta włóknem szklanym. Model SC204 charakteryzuje się przede wszystkim bardzo czytelnym pasmem środkowym oraz wysokimi częstotliwościami. Zakres jego pracy to od 64 Hz do 21 kHz. W pracy realizatora wizji dźwięk jest bardzo ważny, ponieważ to tak naprawdę słuch jest tym zmysłem, który powoduje, że wykonujemy reakcję. Zanim zobaczymy coś na monitorach, zawsze najpierw słyszymy ten dźwięk i dopiero wtedy możemy zareagować szybciej niż patrząc na monitory i kamery. Wykorzystane w naszej reżyserni monitory IF Audio spełniają wszystkie parametry, które wymagane są do tego, aby praca realizatora wizji była komfortowa i dawała dobry wynik.
Znajdujemy się w pomieszczeniu, gdzie zostało umiejscowione nowe stanowisko Polskiego Radia, wyposażone w monitory KRK VXT4. Są to monitory, które zostały zakupione w ramach projektu modernizacji głośników w wielu studiach na terenie Polskiego Radia. Monitory KRK, które zostały użyte właśnie w studiach programu drugiego, to seria VXT, którą cechuje szczególna budowa, konstrukcja głośnika niskotonowego wykonana z kewlaru oraz konstrukcja głośnika wysokotonowego to kopułka jedwabna. Za precyzyjność dźwięku środkowego i wysokiego pasma w studio odpowiada oczywiście w szczególności głośnik wysokotonowy, dlatego jak da się zauważyć, monitory są zamontowane w specyficzny sposób, odwrócone głośnikiem wysokotonowym w dół. Z naszego punktu widzenia bardzo ważne jest, aby dźwięk był możliwie naturalny, dlatego że ze względu na zaangażowanie różnych zmysłów w trakcie pracy nie możemy się męczyć. Ten dźwięk, jeżeli nie jest on naturalny, bardzo szybko męczy, w związku z tym komfort pracy i efekt końcowy tej pracy jest czasami trochę gorszy, jeśli odsłuch jest zły. Jednym z najważniejszych parametrów odsłuchu w takich pomieszczeniach jest tak zwana przejrzystość dźwięku. Mówiąc o monitorach, często najczęściej zwracamy uwagę na ich precyzyjność i dokładność, przejrzystość. Natomiast tak naprawdę to, co dla użytkownika jest najważniejsze w przypadku monitorów, to to, żeby mógł im zaufać, że to, co na nich realizuje, będzie to, co rzeczywiście słyszę, i to dostarczają właśnie monitory i VAUDIO i KRK.